Musimy wykazać rażące naruszenie prawa. Aha. Dla pani krwisty i piwo, a dla pana? To co zawsze. Mamy szerokie pole do interpretacji. Sąd Najwyższy może to potraktować według własnego uznania. Nie mogę cię słuchać, nudzisz jak p***. Sama nie masz zielonego pojęcia, od której strony to ugryźć. Potrzebujemy brudów, jakiejś kompromitacji. O czym ty mówisz? Jak zaczynasz walczyć ze świniami, to czasem musisz się w korycie. Sąd Najwyższy chyba niespecjalnie pasuje do tej metafory. Sprawa jest jasna. Albo się do czegoś dokopiemy, albo możemy zapomnieć o kasacji. Może ławnicy? Najżyźniejsze pole do znajdowania buraków. Myślisz, że coś zawalili? Kiedyś prowadziłam sprawę, w której kasacja została rozpoznana tylko dlatego, że jeden z ławników podpisał się w niewłaściwym miejscu. Bezwzględna przyczyna odwoławcza, koniec, kropka. W naszej sprawie? No niestety są wszystkie podpisy. Proszę. I orzeszki. Dzięki. Co? Nie rozumiem, dlaczego Junior cały czas nam płaci i nie współpracuje. Przecież kasacja to jest jego ostatnia szansa. Powiesz mi coś, czego nie wiem? Może się kogoś boi? Zordon, jego spiskowe teorie. Chyłka i jej piwko. Jedz swojego łososika.